Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na program O Co Chodzi. Gościem programu O Co Chodzi jest Cezary Kazimierczak, prezes Związku Pracodawców Prywatnych. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Mamy pierwsze dni Polskiego Ładu, nowego systemu podatkowego. Czy już się pan w nim zorientował? Czy już pan wie, kto będzie beneficjentem, a kto będzie stratny na tym nowym systemie? Wydaje mi się, że tutaj beneficjentów to za wielu nie będzie, bo... 18 milionów. To propaganda rządowa, no jeszcze uwzględniając inflację, to już w ogóle, że wielu dostanie niewiele. Trochę jak w filmie Bruce Wszechmogący, gdzie wszyscy wygrali po 1 centa, czy po 0,5 centa w totolotka, żeby było sprawiedliwie. Natomiast no, jest to... projekt bardzo źle przygotowany, przed czym ostrzegaliśmy. Ja bardzo ubolewam nad tym, że przegrałem walkę o Polski Ład, bo dążyłem do tego, żeby zrobić w tym roku tą podwyżkę, tej wyższą kwotę wolną od podatku, bo to było bardzo niesprawiedliwe to, co się działo przez lata w Polsce, żeby zrobić ją na poziomie 300 tysięcy, a resztę odłożyć i zrobić to porządnie, po Bożemu przygotować. No niestety decyzje przegrałem, decyzje były podjęte inne. No i dzisiaj widać, jaki jest z tym związany chaos. No jest to taki bardzo dobra ilustracja takiego rosyjskiego powiedzenia dla rządu, który no, stracił cnotę i rubla nie zarobił, bo uzysku politycznego moim zdaniem z tego... Ale pan...